Co tam u was? Nagramy dzisiaj dla was Sister Tag. Ja jestem siostrą mojej siostry. Aha. Cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną moja siostra Malwina. Cześć! Jest to moja siostra bliźniaczka, jak widzicie, więc chciałybyśmy właśnie dla was nagrać dzisiaj taki Sister Tag, ponieważ po ostatnim moim filmiku dotyczącym iluś tam faktów o mnie padła propozycja, żebym właśnie zagrała? Pokazała się z moim rodzeństwem, więc tadam! Mamy tutaj Malwinę. O, to ja! Teraz tak, poszukiwałyśmy w internetach jakichś różnych fajnych, ciekawych pytań, żeby to nie były takie, wiecie, oklepane pytania, ale niestety muszę was zmartwić, że innych niż oklepane nie ma. W związku z czym po prostu zrobimy Sister Tag, który będzie oryginalny, dlatego że my tu występujemy, a pytania będą oklepane. Więc nie chcąc przeciągać dalej już tego wstępu wspaniałego, zaczynamy. Więc Malwina tutaj będzie operatorem teletanu i Malwina będzie zadawała pytania wyjątkowo, pomimo tego, że jest moim gościem, to będzie dzisiaj tutaj rządzić po prostu. Co tu dużo mówić. Czekajcie, wezmę sobie włosy na drugą stronę. Dobra, fajnie. To tak mi nas zaczynamy. Pytanie pierwsze. Ile macie lat i która jest starsza? Ja jestem starsza. Chociaż jestem bliźniaczką, ale wiecie, urodziłam się tylko o 9 lat po prostu wcześniej, no ale i tak jesteśmy bliźniaczkami. A ty? Ja mam lat 18, ale jeszcze nie. Jeszcze nie skończyłam 19, masz. No, tak. No, a ja wam nie powiem, ile mam lat, bo... Po prostu dodajcie sobie na 9. No właśnie. Najlepsze wspólne wspomnienie. To nie wiem, bo my tak mamy rozbieżność wiekową. Właśnie, no, właśnie mamy rozbieżność wiekową, no i dlatego raczej mamy mało takich rzeczy związanych ze sobą nawzajem, bo no, ani razem nie imprezujemy, ani razem nie bujamy się po żadnych tam wakacjach, ani... Ja wam powiem, że ja mam bardzo ogólnie w swoim życiu, już może nie takie, że związane z moją siostrą, ale ogólnie mam takie bardzo pozytywne wspomnienia z okresem, kiedy ja miałam 9 lat i jak byliśmy z rodzicami nad morzem i ta oto tutaj istota miała wtedy rok. Rok? Tak, ona wtedy miała rok, ja chyba miałam 9, albo była jeszcze młodsza, nie, ona musiała mieć rok, bo ona wtedy zaczynała chodzić. I ona wtedy była taką małą, słodką kluseczką, taką malwineczką i ja to pamiętam. I wiecie co, teraz mi się po prostu w głowie nie mieści to, że to już jest takie duże dziecko, nie? Naprawdę. No więc to jest takie moje, to był taki rzewny okres, wiecie, takie... który po prostu miło wspominam i tyle. A ty masz takie coś? W sumie, nie no, wspólnym wspomnieniem też jest to, że miałyśmy przez pewien czas bardzo krótki pokój razem. Tak. Ja Malwinego nie mam do sprzątania. Tak, i jeszcze malowałaś mnie i pokazywałaś mi już w wieku 12 lat, jak się mam malować. Ważnie? No. Tak? Tak, pamiętam. Ja miałam takie zapędy. Opisz drugą jednym słowem. No pierwsza rzecz, jak ktoś by się mnie zapytał, jaka jest moja siostra, to bym powiedziała, że na pewno jest mega pozytywna. Zawsze potrafi do każdej sytuacji podejść z dystansem. Ja bym jednym słowem pozytywnie zakręcona. Laurę tak, że ona była taka... Nie, jakby się mówi, dominatorka w stadzie. Ona, że tak jakby... Że charyzmatyczna jest w tym sensie. Taka, że no jakby przewodnicząca, no. Przewodnicząca klasy. Ona zawsze była pierwsza. Ona była najstarsza i jakby ona przez całe życie musiała być. Jakby musiała rządzić, bo tak, bo była najstarsza, no i musiała niestety dziećmi się nami wszystkimi opiekować. Musiała ona wszystko ustalać i w sumie tak bym ją opisała, że no... Taka po prostu już jest, bo taki, taką naturę wychowała, no. Taki dyktator. No właśnie, taki trochę tak. Wymarzona praca. Teraz może ja pierwszą. No właśnie, teraz może ja pierwszą. Nie, moją wymarzoną pracą, w sumie nie mam jakiejś takiej pracy wymarzonej, ale ja mam taki pociąg do takich artystycznych rzeczy. Lubię śpiewać. Tak, bardzo ładnie Malwina śpiewa. Lubię pogrywać coś na pianinie, chociaż nie uczę się... Nie tak uczę się profesjonalnie, ale po prostu lubię sobie czasem w domu przysiąść i coś tam sama sobie powymyśleć. I generalnie nie mam myśli takich, żeby być kimś, nie wiem, bizneswoman, tylko chciałabym być po prostu gwiazdą. Malwina jest urodzona do tego, żeby umrzeć jako gwiazda. Chcę być Beyoncé. Taki fame. Czemu? Fajnie, spoko, nie? A ja bym kim chciała być? YouTuberem. Hashtag jestem YouTuberką, pozdrawiam Malinę Męcką. Ziomeczku. Ulubiona firma kosmetyczna. Ja zgaduję, jaka jest twoja, a ty jaka jest moja. Dobra. Umasz? Nie wybierałam zębów. Make-up Revolution? No way. The Ball? No way. Pupa? No way. L'Oreal? Tak! Więc moja ulubiona firma to L'Oreal, tak z grubsza mówiąc. No.
A Malwiny ulubiona firma to... Ja lubię firmę, o mam firmę, którą bardzo lubię, La Roche-Posay. Amen. Dalej. Dalej. Co cię wkurza w drugiej? No i się zaczyna. Ja się nie skupiam, raczej nie doszukuję się w moich siostrach tego, co mi się nie podoba, albo co mnie wkurza. Ale wkurza mnie w niej to, że na przykład jak ma jakieś niepowodzenie, to i ostatnio tak właśnie było, ja na przykład chcę się od niej dowiedzieć, co się wydarzyło, chcę wiedzieć, jak ta sytuacja wyglądała i tak dalej, i tak dalej, a ona mi po prostu odpisuje jakimiś półtekstami, które mają mi powiedzieć hashtag spier... Mnie w sumie w Laurze co wkurza, nie wiem, on jest tak, że ona ma taki charakter, właśnie ten charakter dominujący czasem ma jakby też minusy, bo ona zawsze właśnie rządziła i mogę podać przykład z dzieciństwa, że zawsze mnie wkurzało to, że kazała mi sprzątać ten pokój wiecznie. Ten pokój mi zawsze kazała sprzątać, że to mnie tak wkurzało i znaczy w sumie wiadomo, że dobrze, ale takie, że za bardzo to czasem. Takie ton rozkazujący ją wkurza, po prostu, o to chodzi. W ogóle czajcie, moja mama jak była w moim wieku. 90. Moja mama jak była w moim wieku, to urodziła 6 dziecko. Jeśli mogłybyście wyjechać razem gdziekolwiek, gdzie byście pojechały? Bora Bora. A ja właśnie wakacje chciałam powiedzieć. Aha, no czyli w sumie. Że na jakieś fajne wakacje, jakieś ciepłe kraje, byśmy sobie mogły razem się położyć na leżaka, właśnie, żebyśmy pić sobie jakieś dobre soki. Tak, pogadać o wszystkim, żebyśmy się mogły malować przez ten cały tydzień. Fajnie i wychodzić na jakieś fajne gdzieś imprezy. Wasz ulubiony żart. Ściśnij! Jakby ktoś nie wiedział, co to oznacza, to chodzi po prostu to jest takie. O to, że takie, takie wyluzuj, takie. O, mówię, że to nie jest miłe, że się tylko zdaje im, że dawno już przegrali z losem. Co byś zabrała z płonącego domu, wiedząc, że rodzina ma się okej? Kosmetyki, aparat, statyw, lampy i kamerę. Mam to zawsze przygotowane przy drzwiach. Więc na pewno wzięłabym te rzeczy, o których wspomniałam. Ja bym wzięła na pewno telefon swój. To jest jej pierwsza wartościowa rzecz, którą sobie kupiła za własne pieniądze. Nie za hajs matki. Ani nie za hajs z YouTube'a. Właśnie. Ulubiony film. Ulubiony film, film. Czekaj, ulubiony film, no jaki może być? Ja ogólnie bardzo... Wiem, Pearl Harbor. A mi się bardzo fajnie oglądało parę razy Dziennik Bridget Jones. Nie wiem, czy wiem, że to jest głupie, każdy ma tam różne zdania na ten temat, ale po prostu mi się to oglądało fajnie, tak śmieszne to było i ogólnie lubię tą aktorkę też, dlatego było spoko. Czy macie na sobie cokolwiek podobnego? Zegarek. No i sweter taki podobny z dziurkami i coś takiego. Mam jeszcze kolorową szminkę na ustach. Ostatnie pytanie! Ta-da! Ulubiony serial albo program. Ja wam powiem, że ja jestem maniakiem seriali. Ja wam powiem, że ja jestem maniakiem seriali, nie tyle, że takich seriali typu M jak Miłość, Prawa Gaty, tylko takich bardziej amerykańskich typu American Horror Story, Breaking Bad, coś coś muszę sobie sama ściągnąć i sama pooglądać. I sobie sama obejrzeć. Tak. A to ja se z kolei lubię se obejrzeć The Walking Dead. I nie ma już nic, jesteśmy wolni i możemy pić. Więc moi drodzy, ja oraz moja siostra bliźniaczka Malwina dziękujemy wam bardzo za uwagę. Jeżeli wam się ten filmik podobał, to zachęcamy do klikania kciuków w górę i wysyłania SMS-ów pod numer 1313 na odreści pomoc. Dla niej. Więc my już wam dzisiaj dziękujemy za uwagę. Być może moim następnym gościem w następnym filmiku będzie jakaś inna siostra. Dajcie koniecznie znać w komentarzach pod filmem, czy macie taką chęć. Jeżeli tak, to coś pokombinujemy. A tymczasem my się z wami żegnamy, Malwinko, pożegna się. Pa, pa. Do widzenia. Maka. Pa. Teraz mi się łukam. Pa, pa.